Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Heinderek i razem z Marcinem Urbaniakiem będę miała przyjemność rozmawiać z panem profesorem Piotrem Skubałą. Jest to pierwsza rozmowa z cyklu zaplanowanych o matce Gai, a dokładnie o tym, co człowiek robi ze światem i jak postępuje w obliczu kryzysu klimatycznego, który tak naprawdę sam stworzył i rozwija, można powiedzieć, dolewamy benzynę ciągle do ognia, który coraz mocniej się pali. Nasz cykl Kultura Wykluczenia, Wykluczona Matka Gaja jest już dziewiątym. To już dziewiąty rok, kiedy staramy się zadawać pytania o różnego rodzaju wykluczenia, o różnego rodzaju problemy wszystkich tych istot, które przez naszą ślepotę czy przez nasz brak wrażliwości cierpią. Więc przechodząc do dyskusji, proszę mi pozwolić zadać pierwsze pytanie. Te pytania, one są gdzieś skoncentrowane dookoła działalności pana profesora, są związane z wypowiedziami w mediach społecznościowych i takim pierwszym problemem, który rzuca się w oczy, jest przeludnienie. Pan profesor zwrócił uwagę na to, że Ziemia jest przeludniona. To przeludnienie właśnie odbija się na utracie bioróżnorodności, powoduje dramatyczne wręcz zanieczyszczenie biosfery, zwiększenie, ciągłe zwiększanie emisji gazów cieplarnianych. Jak pan, panie profesorze, sądzi, czy są skuteczne strategie polityczne, które mogłyby w jakiś sposób zmienić tą sytuację? Czy możemy przeciwdziałać, wzmacniając prawa człowieka i jednocześnie lokalnie obniżając na przykład wskaźnik dzietności, czy kontrolując populację? Czy w jakikolwiek sposób wiąże się z tym na przykład emancypacja kobiet, czy edukacja seksualna? Czy może ja tutaj mówię o jakimś pakiecie życzeniowym, który pozostanie tylko na papierze? Znaczy, no niewątpliwie możemy wszystko. My możemy naprawić ten świat i stworzyć świat, powiedzmy, w 2050 roku. Trochę czasu naprawa tego świata wymaga, także wyobraźmy sobie taki świat w 2050, który jest stabilny, który jest bezpieczny, który jest szczęśliwy, w którym oddychamy czystym powietrzem, wokół nas jest zieleń, w obrębie miasta poruszamy się rowerem, gdzieś dalej jeździmy pociągiem. Jest to możliwe, to jest realne. Jeżeli chodzi o problem liczby ludności, no ten problem pojawia się już od dawna. On chociażby w tezach koncepcji rozwoju zrównoważonego już wybrzmiał mocno. Teraz on wybrzmiał w trakcie ostrzeżeń naukowców z całego świata w 2017-18 roku, gdzie tamte postulaty się pojawiały, kontroli liczebności populacji ludzkiej. Chociaż trzeba, ja bym wyraźnie powiedział, że problemem nie jest w tej chwili liczba ludności świata, bo nasza planeta, bioróżnorodność jest na tyle duża, że jesteśmy w stanie zapewnić byt 7, 9, może 12, może i więcej miliardom ludzi na tej planecie. Problemem jest natomiast, jak my konsumujemy, jak część świata konsumuje. No, tu jest problem. Także ja bym bardziej skupiał naszą uwagę na zmianie stylu życia i konsumpcji, a dopiero gdzieś dalej mówił o tym, że przyczyną całego zła jest liczba ludzi. Ona nie pomaga nam w tym, ale przyczyną jest konsumpcja, a nie liczba ludzi. Ale oczywiście, no, jeżeli my zapewnimy mieszkańcom tego całego naszego globu wystarczającą ilość pokarmu, wody, minimum edukacji, będą to minimum mieli zapewnione, żeby spokojnie żyć, to myślę, że problem się rozwiąże.
bo nadmierna liczba ludzi i posiadanie wielu dzieci, no to jest związane z biedą, z niezaspokojeniem tych codziennych potrzeb. Także skupmy się na tym, żeby każdy mieszkaniec naszego globu mógł godnie, spokojnie żyć, czyli miał te niezbędne rzeczy do spokojnego, w miarę szczęśliwego życia, a do tego nie trzeba wiele. Do tego trzeba czyste powietrze, określona ilość kalorii, wody, możliwość zamieszkania w czymś, żeby nie zmarznąć, ubranie i to niewątpliwie wystarczy. I to jest możliwe, tylko oczywiście to wymaga zmiany nas wszystkich, no, zmiany podejścia do tego, co jest sensem życia, jak my żyjemy. No, wszyscy doskonale wiemy dzisiaj, co nam wmówiono, że sensem życia jest posiadanie, gromadzenie różnych dóbr i pędzenie gdzieś do przodu. Jesteśmy w czasach pandemii, ale obawiam się, spora część z nas, mieszkańców tego globu, myśli, jak tutaj się znowu rozpędzi w tym życiu bez sensu, gonitwą za jakimiś ulotnymi rzeczami materialnymi. Może ja w takim razie teraz zadam panu profesorowi pytanie, pozostając zarówno w tematyce konsumpcjonizmu i w tematyce tego mocnego i bardzo ważnego apelu Sojuszu Naukowców Świata, o którym pan profesor wspomniał. On się zresztą ukazał w bardzo renomowanym czasopiśmie Bioscience, z tego co pamiętam, i tam było bardzo takie jednoznaczne oświadczenie wielu tysięcy naukowców z całego świata, że planeta Ziemia już doznaje tej powolnej zagłady i jeśli nie dokonamy jakichś szybkich, głębokich i trwałych zmian w naszym życiu, to jak dobrze pamiętam, wkrótce będziemy świadkami niewyobrażalnego cierpienia na też nieznaną dotąd skalę. I jednym z tych postulatów była kwestia odejścia od rezygnacji czy wygaszania konsumpcji produktów pochodzenia odzwierzęcego i przestawiania swoich nawyków konsumpcyjnych, przede wszystkim jedzenia, na jedzenie pochodzenia roślinnego. I tutaj mam takie pytanie bardziej od strony strategicznej, metodologicznej. Pana profesora zdaniem, jest jeszcze czas, żeby powoli perswadować i przekonywać i odwoływać się do danych naukowych czy takich twardych, obiektywnych danych statystycznych, czy już raczej przyszedł czas na konkretne albo straszenie, albo nakładanie kar, ewentualnie bardzo wysokich podatków? To jest jedno pytanie, a drugie jest takie, czy w ogóle zmiana nawyków żywieniowych i dieta wegańska wystarczy w 2021 roku jako zmiana swoich nawyków w ogóle związanych z ekologicznym stylem życia, czy też nawyków ukierunkowanych na ślad ekologiczny, ślad etyczny. Czy osoba, która już przeszła na weganizm, może czuć się zrealizowana tak ekologicznie, innymi słowy, i może sobie podarować kwestie na przykład plastiku, czy sprawiedliwego handlu świadomego, czy jakiegoś efektywnego altruizmu, jak to się mądrze nazywa? To takie dwa małe pytania. Czy zauważmy, że od jakiegoś czasu zaczynamy głośno mówić o potrzebie zmiany diety. Dla mnie to niewyobrażalna zmiana się dokonała, bo jeszcze 15-20 lat temu, ja oczywiście o tych tematach mówiłem, ale z dużym oporem spotykałem się wśród słuchaczy i niedowierzaniem i to w ogóle po co, na co, jakie tutaj, jaka potrzeba. Teraz już mało kto się odważy stwierdzić, że nie, że to jest konieczne i tak dalej. Dzisiaj to przyzwolenie jest. No oczywiście ludzie są przyzwyczajeni do jedzenia mięsa i trudno im odejść, ale mają chyba wiele osób już ma dzisiaj pełną świadomość, że to musi się zmienić w krótkim czasie. A ten postulat zmiany odejścia od produktów zwierzęcych, mięsa, nabiału i kierunek w stronę diety roślinnej, no on się pojawia w dokumentach, w tych ostrzeżeniach naukowców, o których mówimy,
ale w raportach IPCC są tego typu głosy w różnych opracowaniach Światowej Agencji Zdrowia. Jest pełna świadomość w tym świecie nauki, ale i do polityki się to przecież przebiła, że czy to się musi zmienić, bo spożywanie mięsa, produktów zwierzęcych, produkcja przemysłowa zwierząt to nie tylko jakieś powody etyczne, ale to jest po prostu no, jeden z głównych zabójców, big killers, możemy powiedzieć, życia na Ziemi. W 2016 roku w Nature ukazało się takie opracowanie Maxwella i współautorów, gdzie autorzy wyróżnili 10 takich czynników, tak zwanych big killers. No i rolnictwo, produkcja żywności jest na drugim miejscu. Także to musi się zmienić. Bez tego po prostu no nie mamy szans naprawy świata. To jest jeden z tych ważnych kroków, który musimy dokonać. On jest stosunkowo prosty. Ja go odebrałem jako prosty. Nie wiem, jak państwo, z którymi rozmawiam i państwo, którzy nas słuchają, ale to jest stosunkowo prosty krok do wykonania, a on ma znaczący wpływ na ślad ekologiczny, ślad węglowy czy ślad etyczny. Tylko no, warto pamiętać, że to niestety jest tylko jeden z wielu kroków, bo my musimy, jeżeli chodzi o nasze życie takie osobiste, ale też przede wszystkim o to, jak jest społeczeństwo zorganizowane, przemysł, gospodarka, no, zmienić wszystko. Każdy praktycznie aspekt naszego życia no, nie jest taki, jak być powinien. Poruszone tutaj plastiki, no oczywiście no, musimy drastycznie ograniczyć plastiki w świecie, bo widzimy, do czego doprowadziliśmy. No, mamy plastikową planetę. Musimy postawić na zieleń, na przyrodę. My mamy w tej chwili betonową planetę. Zrobiliśmy sobie plastikową planetę, betonową planetę. Jeżeli chodzi o plastiki, one głównie znajdują się w oceanach. Mamy 6 gigantycznych wysp plastików w oceanach, co myślę każdego z nas szokuje, kiedy to widzi na mapie. Mamy też, ubiegły rok był rokiem szczególnym, ponieważ ilość tak zwanej masy antropogenicznej, technomasy, zrównała się z ilością biomasy. Rok 2020 powinien być i chyba będzie zapamiętany w historii, jeżeli nasza historia jeszcze potrwa, jako rok nie tylko pandemii, ale przede wszystkim rok, kiedy ilość technomasy, antropogenicznej masy, czyli betonu, asfaltu, metalu, odpadów, plastików, zrównała się z biomasą. No, zrobiliśmy coś niesamowitego. Na jeden metr kwadratowy planety łącznie z oceanami przypada 1 kg betonu. No to są dla mnie no, niewyobrażalne, szokujące wręcz liczby. Także praktycznie gdzie nie obrócilibyśmy się, wymaga to zmian w naszym życiu, w naszym funkcjonowaniu, w tym co kupujemy, co wyrzucamy. No ale też to wymaga zmiany całego modelu cywilizacji, jak sobie go stworzyliśmy. Jeżeli chodzi o naszą dietę, to moim zdaniem jest to najprostsze, a jednocześnie skutki tego bardzo szybko odczuwamy, bo myślę, każdy z nas, kto kiedyś przestał jeść mięso, a chyba każdy z nas kiedyś tam jadł, przynajmniej większość z nas, odczuwa to, że to jest korzystne dla naszego zdrowia, dla naszej psychiki, dla naszego postrzegania świata. Ja od momentu, kiedy przestałem jeść mięso, to jakby mi się oczy otworzyły, stałem się innym człowiekiem, szczęśliwym człowiekiem. Zacząłem żyć w sposób świadomy. Także zachęcajmy wszystkich, żeby zrobili ten pierwszy krok. A myślę, że jak... Bo cały problem jest, żeby dana osoba zrobiła ten pierwszy krok. Jak zrobimy ten pierwszy krok, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zrobimy drugi krok, ulepszymy jakąś inny aspekt swojego życia, potem kolejny, no i potem tak już pójdzie. A potem po 10 latach to siebie nie poznajemy. Ja przynajmniej tak z sobą to postrzegam. Ja
20-30 lat temu, mój sposób myślenia, życia, funkcjonowania i dzisiaj, no to jakby dwoje różnych ludzi. Czyli zachęcanie i perswadowanie, nie straszenie, nie kary, tylko na razie zachęcanie i perswadowanie, natomiast z pamiętaniem, że weganizm to jest namiastka i dopiero pierwszy krok ku kolejnym zmianom związanym z plastikiem, dekarbonizacją, zeroemisyjnością i tak dalej, sprawiedliwym handlem i wszelkiego rodzaju ruchami, wartościami ekologicznymi, które potem już w konsekwencji się wyłaniają. To ładnie brzmi, ale ja będę pesymistką, proszę wybaczyć. No bo z jednej strony tak, potwierdzam ten moment, przynajmniej takie mam doświadczenie przejścia na weganizm. To jest taki moment, zwłaszcza jak się przyzwyczaiłam, że do tej diety bardzo dobry, bardzo piękny. Poza tym kuchnia wegańska wydaje mi się i smaczniejsza i tak naprawdę łatwiejsza też w przygotowaniu. Natomiast wspomniał pan profesor o pandemii, o tym, że nasz obecny czas, choćby zeszły rok, będzie między innymi zapamiętany jako pandemiczny. I z tym się wiąże takie już myślenie ludzi, gdzie pojadę na wakacje, co tu zrobić, prawda, żeby szybko wyrwać się choćby z tych naszych betonowych dżungli. No i wszyscy chcemy najczęściej uciec właśnie do tej zieleni. Dużo osób pewnie już marzy o jakichś morskich wyprawach. A jak popatrzeć się na tą sytuację oceanów, mórz, no to prawda, zakwaszenie oceanów, zmiany klimatyczne, które powodują, że tak naprawdę za chwilę to życie morskie na naszej planecie przestanie istnieć. Przecież Bałtyk już umiera. Powoduje, że jesteśmy jednak w rzeczywistości, powiedziałabym, bardzo dramatycznej. Tutaj widać, że kryzys klimatyczny już jest naszą rzeczywistością. I co my możemy zrobić? Właśnie my konsumenci, my wszyscy, którzy już mamy spakowane walizki i myślimy, byle do czerwca wyszczepią nas, więc fru, prawda? Możemy uciec, bo obawiam się, że nasze morza, nasze oceany cierpią nie tylko właśnie przez plastik, ale właśnie przez tą naszą taką nieustanną obecność i potrzebę, by zanurzyć się w wodzie. No, niewątpliwie to nasze poruszanie się po planecie w takiej ilości, posługiwanie się samolotem dla takich celów, żeby przelecieć, nie wiem, z Katowic do Warszawy albo z Katowic do Krakowa, to może nie, ale do Wrocławia już tak, no to jest po prostu chore. Transportowanie też wszelkich produktów po całym świecie to jest coś, co no podcina podstawy naszej cywilizacji i co za chwilę sprawi, że to się wszystko nam, ten nasz dom zawali. To niewątpliwie jedna z tych rzeczy, która musi zostać ukrócona, to nasze wędrowanie po tym świecie. Oczywiście to będzie trudne przekonać wiele ludzi do tego, żeby przestali marzyć o tych wakacjach gdzieś tam na jakiejś egzotycznej wyspie, a skupili się na tym, co mają wokół, w obrębie swojego regionu, kraju i to jest też piękne i też pozwala fajnie czas spędzać i być szczęśliwym w kontakcie z przyrodą. To jest konieczne i to też się pojawia w tych różnych ostrzeżeniach, apelach i tak dalej. Warto jednak zwrócić uwagę, że ta świadomość jakby rośnie, bo teraz czytaliśmy, ja czytałem, myślę, że część z Państwa czytała w prasie, no, że Unia Europejska mocno myśli o odbudowie kolei, szybkich kolei w Europie, żeby właśnie ukrócić te loty. Ja nie wiem, czy dobrze w tej chwili pamiętam, ale jeden z krajów europejskich, czy chyba Francja, myśli o ukróceniu tych wszystkich lotów regionalnych na krótkie dystanse, no bo to jest po prostu chore, to jest... Tak ta planeta no nie jest w stanie funkcjonować. Musimy tego typu praktyki ukrócić. Jak ludzi do tego przekonać? No nie wiem. Ja myślę, że ciągle jeszcze to
musimy wstrząsnąć ludźmi. A to jest może straszenie, ale jak my tak mocno ludźmi nie potrząśniemy, to jest niewielka szansa, że ruszymy do przodu w tym naprawianiu świata. Powołuję się tutaj, mówiąc o tym wstrząsie, na taki artykuł Frontiers in Scientific Science, chyba czasopismo, w którym 17 najwybitniejszych ekologów z całego świata, to był styczeń tego roku, pisało o stanie naszej planety, przedstawiając mroczną przyszłość, jaka nas może za chwilę czekać. I piszą oni w celach tego artykułu, że ludzkości jest potrzebny zimny prysznic. My potrzebujemy zimnego prysznicu. Ja natomiast usłyszałem z ust mojego rektora mojej uczelni, pana profesora Ryszarda Koziołka, który otwierając wykłady mistrzów, które na moim wydziale zostały zainicjowane w styczniu, mówił o, że my potrzebujemy wstrząsu poznawczego. To określenie też mi się poznało, bo wielu z nas, wielu z naszych kolegów, koleżanek, myślę nie do końca, wiesz, myślę o swojej uczelni, nie do końca jakby zdaje sobie sprawę. Ten wstrząs poznawczy, zimny prysznic jest nam potrzebny. Musimy się otrząsnąć, otrzepać. Ktoś nas musi obuchem mocno w głowę uderzyć. No i może wtedy zrozumiemy, że to, tak jak pani mówiła, gdzieś tam te marzenie o tym wylocie za chwilę, no może ktoś się zreflektuje i stwierdzi, no nie, nie jest mi to potrzebne do szczęścia, a jeżeli ja te swoje marzenia będę takie realizował jak do tej pory, no to ja uniemożliwię jakiekolwiek szczęśliwe, pogodne życie moim dzieciom, wnukom, innym ludziom. Wierzę w to, że doczekamy się tego wstrząsu poznawczego. Nadzieję mi daje to, że ilość osób świadomych tych rzeczy, o których my mówimy, tych koniecznych zmian w naszym życiu, no jest, ja bym powiedział, niebotycznie większa niż lat temu, 10-20. Tego typu książek, rozmów, wykładów, takich spotkań jak teraz my, no jest w tej chwili bardzo dużo. Ta zmiana jest diametralna i to mi daje nadzieję. Mimo że ten pesymizm też gdzieś tam puka do moich drzwi i się tam dobija, ale się nie poddaje, bo widzę jednak, jak dużo osób dzisiaj jest zatroskanych tym. No i czasami się miota, ale wielu z nas ma świadomość i myślę, że część osób, nie wiem jak dużo, ale pewnie wystarczająca, już nie myśli o tym, że jak się pandemia skończy, to musi gdzieś polecieć. Ja w takim razie chciałbym wyjść troszkę poza granice lokalności. Jeszcze wciąż odwoływać się do tych postulatów Sojuszu Naukowców Świata, ale tym razem do krajów, które są odległe od Polski, nawet od Europy. Kiedy pan profesor mówił o tym wstrząsie poznawczym, to domyślam się, że to chodzi przede wszystkim o kraje zamożne, kraje globalnej północy. Tymczasem ta największa zagłada bioróżnorodności dotyka kraje ubogie, kraje globalnego południa. Tam już od, jak sięgam pamięcią, od lat 60. Diane Fossey czy Jane Goodall mówiły o kłusownictwie związanym z ubóstwem i o deforestacji, o niezrównoważonym rolnictwie, o wylesianiu. No i ta deforestacja w zasadzie cały czas jest aktualnym problemem albo ze względu na niezrównoważone rolnictwo, albo plantacje na przykład palm oleistych, albo plantacje innych, nie wiem, soi na przykład. I powiedzmy, biorąc za przykład Sumatrę, Borneo, Filipiny, albo z drugiej strony lasy Amazonii, ta wycinka postępuje tych płuc planety.
i apelują kraje zamożne, gdzie standard życia jest wysoki, apelują o obniżenie, o umiarkowany wzrost PKB, o życie umiarkowane i brak o to, żebyśmy nie gonili za dobrobytem. My, czyli ludność globalna, również tych krajów ubogich. I moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście skutecznym argumentem jest odnoszenie się do wyhamowania tego wzrostu ekonomicznego i niegonienia przysłowiowego za dobrobytem, te postulaty kierowane do krajów najuboższych, gdzie rzeczywiście trwa deforestacja i to jest zagrożenie zarówno dla ludów rdzennych tam żyjących, dla flory i fauny i dla społeczeństwa całej planety. Ale jak przekonać kraje ubogie, na przykład właśnie Ameryki Łacińskiej, żeby one zrezygnowały ze wzrostu ekonomicznego i nie dążyły do komfortu, który my już osiągnęliśmy na przykład pół wieku temu? I tutaj jest krytyka czasami Billa Gatesa, Elona Muska czy Leonardo DiCaprio, który występował w takich ekologicznych filmach dokumentalnych. To są przedstawiciele przecież zamożnej globalnej północy i oni mają czelność narzucania pewnych ograniczeń tym najuboższym, a najubożsi cierpią właśnie dlatego, że ci, którzy teraz pouczają, żyją w luksusie. Tak, no ja jestem przekonany, że po pierwsze to my, znaczy my w sensie te kraje bogate, muszą zmniejszyć swoją konsumpcję, muszą zmniejszyć swój PKB, swój poziom dobrobytu, zwiększyć swój może ślad ekologiczny, ale na pewno nie PKB. Znaczy ślad ekologiczny, źle mówię, no też zmniejszyć go, tak, zmniejszyć go oczywiście. I to jest jakby konieczne działanie. No, tamci, te kraje biedne nigdy nie zrezygnują. My musimy to jako pierwsi zrobić. Poza tym pamiętajmy, że tą planetę to niszczymy, no my, te kraje bogate, niszczą obywatele żyjący gdzieś tam w tej dżungli i wycinających dżunglę na życzenie tych wielkich korporacji światowych. Nie, one to robią. No my musimy zrezygnować z części rzeczy, żeby też im umożliwić minimum, bo wiemy, ile osób głoduje, ile osób brakuje im wody. Musimy to zapewnić. No wtedy jest jakaś szansa, że oni przestaną niszczyć też swoje zasoby i nie będą o tym marzyli. Jeżeli sami się nie zmienimy, a będziemy coś od nich żądać, no to jest po prostu nierealne. To jest oczywiste. A wycinka dżungli tropikalnej, nie wycinają ją tamci ludzie, no to my się do tego przyczyniamy. Osoby żyjące w tych krajach bogatych, a jeżeli chodzi o dżunglę tropikalną, no główną przyczyną jest oczywiście jedzenie mięsa, konsumpcja mięsa, która się zwiększa i gro dżungli tropikalnej jest wycinana pod plantacje soi, pod pastwiska dla krów. No i to jest oczywiste. To wymaga zmiany. Zmienić się musimy wszyscy, ale przede wszystkim te osoby, które mają wysoki ślad ekologiczny, węglowy. A my niestety mamy wysoki. No również my Polacy w tej chwili mamy ślad węglowy 4,8 globalnego hektara produktywnych terenów. Średni ślad węglowy wynosi 2,8, a pojemność środowiska to jest 1,6. No myśmy przekroczyli pojemność środowiska niewyobrażalnie. Gdybyśmy tak sobie wyobrazili, że my Polacy żyjemy w naszym kraju i korzystamy z tych zasobów, to utrzymanie takiego poziomu życia i takiego śladu węglowego jest niemożliwe, bo my mamy deficytu 2,3 globalnego hektara. My korzystamy z zasobów, które są w innych częściach świata, czyli komuś zabieramy. Z drugiej strony możemy powiedzieć też, że my zabieramy przyszłym pokoleniom, naszym dzieciom. Mówimy o Polakach. Żyjemy. Mówimy o Polsce cały czas, tak? Mówimy o Polsce. O Polsce, tak. Tutaj podawałem liczby odnośnie Polski. Nie jesteśmy oczywiście krajem o najwyższym śladzie ekologicznym i węglowym.
ale również żyjemy kosztem innych w tej chwili, bo ta planeta no, nie ma takich możliwości, żeby zapewnić taki poziom konsumpcji, jaki my w tej chwili mamy. Mówimy o średnim oczywiście, bo tak jak ja ten ślad ekologiczny liczę z różnymi osobami przy okazji różnych, no to on w Polsce można żyć ze śladem 2, ileś tam, a można mieć 6,8, bo i takie osoby są z takim śladem węglowym ekologicznym. Mam w związku z tym jeszcze jedno pytanie. Oto my. Bo pan profesor bardzo ładnie powiedział, że my musimy, prawda, się ograniczyć. Rozumiem, że za tym idzie, musimy przede wszystkim nauczyć się zdobyć świadomość ekologiczną. Ale to pytanie o my wiąże się z taką wątpliwością. No, mówiliśmy o choćby transporcie lotniczym czy o spożywaniu mięsa. No więc tutaj my, konsumenci, powinniśmy się ograniczyć. Ale przecież całą tą spiralę nie nakręcają tylko ili tylko konsumenci, bo jeszcze mamy producentów, jeszcze mamy rząd, jeszcze mamy dotacje rządowe. Więc to moje pytanie jest takie, które to my powinno bardziej zacząć dbać? Bo mam takie wrażenie, że oczywiście każde jednostkowe działanie ma znaczenie i fakt, że my jako jednostki rezygnujemy, jest choćby z latania samolotem, a jest już taki ruch, już dużo osób nie lata, czy rezygnujemy właśnie z diety mięsnej, która tak naprawdę jest obrzydliwa. Więc no, tu już możemy bardzo dużo zrobić, ale w tym momencie, kiedy jeszcze mamy cały czas producentów, którzy na tym zarabiają, czy rządy, czy już rodzaju tą całą strukturę taką prawno-ekonomiczno-polityczną, to obawiam się, że to my nam się bardzo komplikuje. Dlatego moje pytanie, jak pan profesor sądzi, jaki element tej układanki tu jest znaczący i co powinno się zmienić oprócz tej jednostkowej świadomości? Mówiąc my, myślałem homo sapiens. No, nasz gatunek jest winny, no i każdy jakąś tam winę ponosi. Ja też mam ślad ekologiczny niedostosowany do możliwości tej planety w tej chwili. A podobno nawet żebrak w Stanach Zjednoczonych z uwagi na to, że żyje w takich uwarunkowaniach, jego ślad węglowy ekologiczny też jest spory i też jest ponad możliwości planety, mimo że jego życie wydaje się straszne. Bo rzeczywiście przyczyną jest... No, ta sytuacja, ten układ, system, w jakim się znaleźliśmy, dobrze to widać, jak ważne jest to uwarunkowanie zewnętrzne w śladzie węglowym ze strony Ziemia na rozdrożu. On w tej chwili nie działa, bo tam wtyczkę chyba muszą poprawić, ale miejmy nadzieję, że będzie działał niedługo, bo tam można sobie policzyć swój ślad węglowy, ale można też potem stworzyć rzeczywistość alternatywną. Można na przykład zmienić system energetyczny w kraju na OZE albo tam energię jądrową, albo jakieś miksy. Można efektywność energetyczną stworzyć, można system transportu zmienić i wtedy widać, o ile mój ślad węglowy się zmienia. No a on się zmienia wtedy dramatycznie. To widać, nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego efektu przy pomocy swoich indywidualnych zmian. Zmiana systemu to rzeczywiście pomaga bardzo. No i my, żeby uratować ten świat, no musimy oczywiście doprowadzić do zmiany systemu. No. Musi się zmienić energetyka, rolnictwo, urbanizacja, sposób miasta, jakie funkcjonują, jaki jest transport, jaka jest przyroda wokół niego. To jest często jakby poza nami. My możemy tylko apelować, przymuszać, iść na rozmowy, rozmawiać. Chociaż myślę, że gdyby nasza świadomość większości z nas się zmieniła, bo wydaje mi się jednak, politycy no, podejmują takie decyzje, jak ludzie oczekują, no, ale takich decyzji, o jakich my mówimy, no nie oczekuje większość osób w tej chwili i większość osób chce jednak latać, chce konsumować mięso. Podobają im się betonowe place w naszych miastach,
no może jest ich już zdecydowanie mniej niż kiedyś, ale chyba jednak politycy czują, że no poziom świadomości jest ciągle niski i takie decyzje mi się opłacają. No tak, tak to postrzegam. Wina nie jest równo rozłożona, a chyba największy udział w naprawie tego świata i możliwości mają decydenci, tak. I też te apele, o których tu mówiliśmy, naukowców, one też są właśnie w pierwszym rzędzie sygnowane do polityków. To są apele, z którymi naukowcy idą do polityków. No ale widzimy, co się ostatnio stało z głosem naukowców, który jest dyskredytowany. Ja dzisiaj wykorzystywałem w czasie zajęć o kryzysie klimatycznym w rozmowie ze studentami taką krótką przemowę Harrisona Forda, który właśnie odnosił się do tego, mówił, że w poradzeniu się z kryzysem klimatycznym po pierwsze przyroda, po drugie skorzystanie z mądrości ludów tych pierwotnych, i mówił o tym, że musi się skończyć dyskredytowanie nauki. Politycy muszą słuchać naukowców, co mówią o stanie planety, o przyrodzie i tak dalej. Panie profesorze, ja bardzo się cieszę, że pan wspomniał o dyskredytacji naukowców, ale też cieszę się, że pan powiedział o elektrowniach, energetyce, bo kiedy zajmuję się sam kwestią kryzysu ekologiczno-klimatycznego, to zauważam, że największe emocje rozpalają chyba dwa takie tematy, które wydają się najbardziej kontrowersyjne. Kwestia kontroli przyrostu demograficznego, jakiegoś kontrolowania przeludnienia i kwestia energetyki jądrowej, elektrowni atomowych. To jest drugi taki temat, który bardzo intensywnie rozpala emocje i wśród środowiskach ekologicznych i też internautów, użytkowników, którzy wypowiadają się w mediach. Głos naukowców jest raczej jednoznaczny, że pilnie potrzebujemy ogromnego spadku zużycia paliw kopalnych i kraje globalne powinny instytucjonalnie wycofywać się z przemysłu paliw kopalnych, bo tylko to może zapewnić przejście na odnawialne źródła energii, czyli między innymi na energię słoneczną, wiatrową, ale odnawialne źródła energii, które w całości miałyby zaspokoić nasze oczekiwania i zużycie prądu, są postrzegane jako kopalne odnawialne źródła energii, dlatego że energia słoneczna czy wiatrowa musi być wspomagana kopalnymi paliwami. Stąd jest pewna część ekologów, ekolożek mówiąca, że ta prawdziwa, zielona, czysta energia pochodzi wyłącznie z energii jądrowej, może pochodzić z elektrowni atomowych i z tego względu, że to jest stabilne źródło czystej, wydajnej energii i do tego taniej i względnie bezpiecznej, jeżeli odpowiednio zaprojektowanej, więc energetyka atomowa jawi się jako faktyczne odejście od paliw kopalnych i odciążenie przyrody. Moje pytanie jest, czy możliwa jest w ogóle realna, faktyczna dekarbonizacja i zeroemisyjność na skalę ogólnonarodową, realna, czyli szybka i tania, bez energetyki atomowej, która wzbudza strach. Od razu się pojawia skojarzenie z Czarnobylem, z Fukushimą. Czy ten strach jest uzasadniony? Znaczy, no ja, kiedy mówię sobie, marzę o świecie w ciągu najbliższych dekad, który mamy stworzyć, to tam miejsca dla energetyki atomowej nie ma i chcę, żeby ten świat odszedł od energetyki atomowej. Czy to jest możliwe? No jest to możliwe, jeżeli my całkowicie przewartościujemy zasady, według których zbudowane jest współczesne społeczeństwo, kiedy przeżyjemy taką pogłębioną refleksję nad modelem życia, bo my potrzebujemy przede wszystkim, żeby zużywać energii mniej, a nie to, że my będziemy tyle samo albo jeszcze więcej ekologicznej energii używali. Nie, nie. My musimy tak to zorganizować,
takie rozwiązania wprowadzić też w urbanizacji, w tym jak budujemy budynki, żeby tej energii zdecydowanie mniej zużywać. I wydaje mi się, jeżeli byśmy na to postawili, to wtedy można sobie wyobrazić świat oparty o energię odnawialną. Oczywiście nie od razu. Być może przez jakiś czas my jeszcze musimy korzystać z tych paliw kopalnych, no ale zgódźmy się, że one nie znikną w ciągu roku, dwóch, pięciu i w tym etapie przejściowym potrzebujemy być może, dopóki nie nauczymy się dobrze magazynować tej energii. Ale myślę, że no jesteśmy na tyle sprytnym gatunkiem, że jesteśmy w stanie przechwycić tą energię słoneczną, która przecież jest w nadmiarze, w taki sposób, żeby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Myślę, że to jest kwestia niewielu lat, kiedy będziemy to w stanie zrobić i nie będzie potrzeby sięgania do energetyki atomowej w tym etapie przejściowym. Bo dla mnie energetyka atomowa jest jednak kontynuacją tego modelu energetyki, jak i paliwa kopalne. Zcentralizowanej, wielkiej, a tego, czego my potrzebujemy, to rozproszonej energetyki. O tym Jeremy Rifkin mówi bardzo wyraźnie i ja się z tym w 100% zgadzam. Bo model energetyki, jaki on kreśli, energetyki prosumenckiej, rozproszonej, opartej na współpracy, na wymianie, jest jakby odwzorowaniem sposobu, w jaki funkcjonuje i działa przyroda. I on o tym świetnie pisze. Ja wierzę w mądrość natury. Natura jest siecią połączeń i my taki sam system powinniśmy zastosować do energetyki. A tutaj na energetyka atomowa, no raczej ten model jest wielki, scentralizowany, a nie polega na rozproszonych źródłach. Poza tym pamiętajmy, że energetyka jądrowa to są jednak też surowce, które się skończą wcześniej czy później, to są jednak surowce wydobywane w krajach ubogich. To jest jakby kontynuacja tego modelu kolonialnego, nie, wyzysku tych krajów biednych, bo tam są te źródła. Jest kwestia odpadów. Czy teraz technologie pozwalają, że tych odpadów niebezpiecznych jest mniej, bo tam jest jakiś obiekt zamknięty. Tak, ale one jednak są. To jest jednak coś, co zostaje na dziesiątki, setki tysięcy lat, taki balast dla tych przyszłych pokoleń. Także ja widzę wiele negatywnych rzeczy i wolałbym, żebyśmy uniknęli tego etapu z tą energetyką jądrową. A jeżeli chcielibyśmy na nią postawić, ona, jeżeli będzie, to będzie tylko dodatkiem. W tej chwili to jest 4%, 4 tam z hakiem małym, procent energii dostarcza energetyka jądrowa. Jeremy Rifkin mówi tak, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy dojść do 20% produkcji energii w ciągu 20 lat, 20% z energii jądrowej. Co to oznacza? To oznacza, że przez 20 lat co tydzień budujemy jedną elektrownię jądrową. To jest nierealne po prostu. Także ta energetyka jądrowa ma ograniczony potencjał. Ona może dostarczyć tej energii, ale kilkanaście procent prawdopodobnie. Może nawet nie, bo to jest ogromne inwestycje, które długo trwają, kosztowne. Tak to postrzegam. A czy pan profesor uważa, że jest czas na to, żeby rozwijać rozproszoną prosumencką energetykę? Czy energetyka atomowa nie jest po prostu szybkim, krótkim i konkretnym reagowaniem z tego względu, że nam się kończy czas, że zostały nam 2-3 dekady do łańcucha nieodwracalnych zmian katastroficznych? Jeżeli chodzi o koszty jednostkowe produkcji i czas budowy, to energetyka prosumencka ma tutaj koszt taki jednostkowy, jest niewielki i koszt postawienia wiatraka czy panelu to jest tam parę dni albo parę miesięcy, czy jakiejś biogazowni, natomiast postawienie elektrowni jądrowej to jest 15-20 lat. To jest ogromny czas. W Polsce jakbyśmy chcieli, to jest to te 15 lat co najmniej, jak nie 20 lat musi upłynąć,
A co w tym czasie? Ja myślę, że gdyby tylko pozwolić, jeszcze zachęcić, pozwolić ludziom korzystania z tych rozproszonych źródeł energii, to ludzie w to pójdą. Tylko to jest no, jakby celowo blokowane przez, no wiadomo, przez system energetyczny i przemysł związany z węglem. Myślę, że gdyby to już wiele lat temu tak uwolniono i pozwolono, to myślę, to pięknie by się rozwinęło, ale to no wiemy, w naszym kraju jest to celowo hamowane. Także wierzę w pomysłowość ludzi i w inicjatywy ludzi, którzy na pewno by sobie poradzili, tylko nie utrudniajmy tego. Ale wychodzi z tego znowuż, że potrzebujemy tak naprawdę wsparcia jakiegoś systemowego, przede wszystkim realnej polityki ekologicznej, a nie co najwyżej haseł wyborczych, bo w okresie przedwyborczym to wszyscy są bardzo ekologiczni, tylko potem im niestety przechodzi. Natomiast bardzo mi się podobało, jak pan profesor powiedział, że wierzy w przyrodę i w jej, jak rozumiem, odnawialność. I pojawia się takie, no już ostatnie pytanie, ono może jest, nie wiem, naiwne, może jest zbyt pesymistyczne, ale prawda, zmiany klimatyczne już trwają, prawda, zachodzą. Możemy obserwować, jak tak naprawdę kryzys klimatyczny się zaczął, a za tym idzie coraz większa też zmiana, powiem, żywiołów. Wszyscy w jakimś sensie odczuwamy te zmiany klimatyczne. My tutaj cały czas rozmawiamy o różnych strategiach, tych jednostkowych, jednak, prawda, politycznych czy społecznych, które mają to wyhamować. Ale pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście może nawet nie tyle wyhamować, co odwrócić pewne procesy, bo żyjemy w takim czasie, gdzie mówimy, zostało nam 20 lat, 30 lat, to zależy, prawda, jakie przyjmiemy teraz parametry i jak wszyscy na to zareagujemy. No a potem zaczyna się już katastrofa. No ale ta katastrofa małymi kroczkami już trwa, więc pytanie moje właśnie takie naiwne, czy da się to w jakikolwiek sposób odwrócić, biorąc pod uwagę, że tak, społeczeństwo się zmobilizuje, zaczniemy inaczej myśleć, czy tutaj jakaś regeneracja jest możliwa? Czy smutne kropeczki w tym pytaniu? Znaczy, no, wydaje mi się, że nie, już po prostu zepsuliśmy ten świat, nagrzeszyliśmy i teraz trzeba tą winę ponieść i ją poniesiemy. Teraz tylko pytanie, no, jak ona będzie dotkliwa, dokuczliwa ta przyroda dla nas, ale będzie. No. Ja też jakby doświadczyłem w 2017 roku, kiedy była nawałnica, znalazłem się w całym centrum. Akurat tam spędzałem wakacje i nam się wszystkie drzewa tam z działki waliły na nasz domek, na samochód mi spadła. Także wiem, co to jest, tylko mam świadomość, że jak nie zareagujemy odpowiednio wcześniej, to tego typu rzeczy, jak i tam doświadczyłem, kiedy cały świat się nagle zawalił, wszystkie drzewa połamane, betonowe słupy połamane, a ja tam w środku, będą coraz częstsze. To mam tego pełną świadomość. Ale to, że ta planeta już jest inna, no to już jest pewnik. To już ją zepsuliśmy. Teraz jest tylko kwestia, no, żebyśmy się szybko wzięli do roboty, żebyśmy jako cywilizacja jak najmniej osób doświadczyło tego cierpienia w różnej wersji. Ale to, że w ogóle naukowcy się zastanawiają, czy już ruszyły kostki domina, a jeżeli jeszcze nie ruszyły, to kiedy ruszą? Jest takie... Klimatolodzy wprowadzili w 2008 roku pojęcie climate tipping points, punktów krytycznych dla klimatu. A oni w ogóle stwierdzili w 2008 roku, że te punkty krytyczne dla klimatu się mogą uruchomić, jak temperatura wzrośnie o 1,5 stopnia. W 2019 roku ukazał się raport, kiedy temperatura wzrosła 1-2 stopnia.
9 z 13 punktów krytycznych dla systemu klimatycznego zostało uruchomionych. No i teraz się zastanawiałem, czy te kostki domina, kiedy one ruszą, kiedy już się nie da naprawić tego systemu klimatycznego. W ubiegłym roku ukazały się z kolei podobne badania, ale dotyczące ekosystemów. Autorzy przebadali 30 tysięcy gatunków lądowych, morskich, stwierdzili, obliczyli optimum temperatury wilgotnościowe dla nich i zastanowili się, kiedy one, te gatunki, znajdą się w sytuacji, w której no, nie będą w stanie żyć. No i scenariusz jest taki, że w 2030 roku ta sytuacja może nastąpić, że te gatunki w strefie klimatycznej, najpierw w oceanach tropikalnych, a potem na lądach, przestaną, czy ruszą te kostki domina i to się będzie przenosiło do 2050 roku na kolejne ekosystemy. Także no jest pytanie. Wszyscy mają nadzieję, że te kostki domina jeszcze nie ruszyły i że jeszcze chwilę czasu mamy, ale to jest, to nie są dziesiątki lat, to jest prawdopodobnie kilkanaście lat, kiedy jeszcze jest szansa, że nie dopuścimy do uruchomienia tego efektu domina. Ale warto to robić, no bo każde nasze działanie sprawi, że mniej osób ucierpi, mniej dotkliwie będziemy jako ludzkość cierpieli, ale cierpieć musimy. Tylko to nasze zadanie dzisiaj polega na tym, żebyśmy no nie dopuścili do całkowitej katastrofy naszej cywilizacji, nie? Bo to jest też możliwe. To takie nasze podstawowe zadanie. No misja i taka, która daje siłę, energię i wiarę, nadzieję, optymizm, no bo to jest taka misja dziejowa przed nami. Prawdopodobnie, czy raczej na pewno nie jesteśmy w stanie już tego świata zachować taki, jaki mamy, ale jesteśmy w stanie go uratować jeszcze, no i go uratujmy. Ja mam jeszcze na koniec takie pytanie o jakąś pozytywną informację. W przyszłym roku będziemy mieć poczwórną rocznicę 50-lecia konferencji sztokholmskiej ONZ, która była w 72 roku pod hasłem Mamy tylko jedną Ziemię. Będzie 50. rocznica powołania programu środowiskowego ONZ, 50. rocznica publikacji raportu Klubu Rzymskiego Granice Wzrostu i 30. rocznica szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Czy biorąc pod uwagę te pół wieku i 30 lat, biorąc pod uwagę szczyty klimatyczne, pogłębiającą się świadomość, uważność środowiskową, jest jakaś pozytywna informacja płynąca, że po tych wielu dekadach coś zmieniło się na lepsze pod kątem ochrony środowiska? Czy ciężko jest o taki optymizm? Znaczy, jeżeli chodzi o znalezienie jakichś takich parametrów, no to niestety nie. No jedynym to jest substancje zubażające warstwę ozonową. No to jest jedyna optymistyczne, że to się udało, że zakazaliśmy i to spada. I ten problem jakby mamy pod kontrolą. Natomiast w tych raportach ostrzeżenia naukowców, o których mówiliśmy, to widać wyraźnie na wszystkich wykresach, że wszystko jest gorzej niż było. Natomiast no, ja się cieszę w ogóle z faktu, że takie wydarzenia, które tutaj wymieniałeś, miały w ogóle miejsce i że powstały wspaniałe dokumenty, jak chociażby Światowa Karta Przyrody, jeżeli chodzi o prawa zwierząt, Światowa Deklaracja Praw Zwierząt i wiele innych dokumentów znaczących, na których dzisiaj my bazujemy i próbujemy przy ich pomocy stukać do tych drzwi i naprawiać ten świat. Bo ja sobie mogę wyobrazić sytuację w ogóle taką, że takich dokumentów i takiego wsparcia w postaci tych dokumentów, tych konferencji, tych wydarzeń, no, mogło ich w ogóle nie być, nie? I moglibyśmy w takiej sytuacji dzisiaj rozmawiać, w takim osamotnieniu. My nie jesteśmy osamotnieni, bo takich osób, jak my tutaj rozmawiamy, jest wiele. One spotykają się na tych konferencjach, wydarzeniach. Smutne jest to, że my jako ludzkość bardzo późno reagujemy, że te wydarzenia, zauważmy, 92 rok, szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, kiedy postanowiliśmy walczyć z emisją gazów cieplarnianych.
A pytanie, kiedy naukowcy odkryli zjawisko związku między spalaniem paliw kopalnych, rosnącymi gazami cieplarnianymi i zmianami klimatu w 1896 roku, Svante Arrhenius. 100 lat temu prawie on to odkrył, a my po blisko 100 latach zareagowaliśmy. To jest niepokojące, że my tak późno reagujemy. No ale wspaniale, że reagujemy jednak i z opóźnieniem, no ale może jednak zdołamy te założone cele chociażby szczytu Ziemi w końcu zrealizować. Na razie nam kiepsko wychodzi, no ale żyjemy nadzieją. Moglibyśmy sobie wyobrazić świat, w których no, jest znacznie gorzej, bo tego typu refleksji takiej mądrej by w ogóle nie było. Nie? Ona jednak jest, powstała. Żyjemy nadzieją i działamy. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za rozmowę i zapraszamy Państwa do dalszych naszych spotkań Kultury Wykluczenia. No i przede wszystkim do świadomego decydowania, co robimy, bo od każdego z nas i każdej z nas zależy, co będzie dalej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.